Dzień dobry kochani, w nowym daily vlogu. Za oknem przepiękne słoneczko, chociaż powiem wam, że potwornie zimno. Ale nie ma się co dziwić, przyszła zima, temperatury spadły. Także pogoda jak pogoda, ważne, że nie pada, że nie leje, śniegu jeszcze nie ma. A ja dzisiaj mam pierwszy taki spokojny, luźniejszy poranek już od dłuższego czasu. I w związku z tym też postanowiłam nagrywać daily vlog. Tak jak mówię, taki luźniejszy, spokojny daily vlog. Max pojechał do pracy, a ja mam w planach odwiedzić TK Maxx, bo szukam wieńca. Chcę też podjechać do Pepco, jeśli mi się to uda, i zobaczyć, co tam ciekawego, bo wiedziałam, że jest w ofercie dużo fajnych świątecznych gadżetów, dekoracji i nie tylko. Muszę też podjechać na zakupy do Tesco i do sklepu zoologicznego skupić jedzonko oraz żwirek dla moich kotełków. Także widzicie, taki poranek, trochę luźniejszy, dopijam jeszcze poranną herbatkę, kończę już tutaj przy komputerze moje działania, a w drugiej części dnia wybieram się na imprezę urodzinową i chcę was ze sobą zabrać na te właśnie urodzinki. Także taki plan na dzisiejszy dzień, ja wam życzę miłego oglądania i widzimy się już niedługo. Jak widzicie, jestem już w domu i tak prezentują się moje zdobycze świąteczne. Tu nie ma tego dużo, nie ma co się oszukiwać i nie jestem zadowolona z zakupów. W Pepco znalazłam tylko jedną ładną poszewkę. Srebrny jelonek z cekinów, szary aksamit, niecałe 15 zł. Z drugiej strony poszewka jest gładka. Niestety mam wrażenie, że to, co pojawiło się w Pepco, to jest ta sama kolekcja z zeszłego roku. A w TK Maxie znalazłam tylko laski, lizaki, które wykorzystam, jak widzicie, 12,99, które wykorzystam do pakowania prezentów. Nie podobało mi się absolutnie nic. Na szczęście zrobiłam zakupy w Tesco i zakupy dla moich kotełków, ale z takich świątecznych, jak to mówi Massimo, lipa, albo nie, katastrofa. O, jutro myślę, że pojadę do Flora Point, bo tam mają zawsze przepiękne dekoracje, różnego rodzaju akcesoria, wszystkie naprawdę przepiękne dodatki do domu, jeśli chodzi o święta. A jeśli uda mi się coś znaleźć, to na pewno pokażę wam na moim Instagramie. Dziś na obiad szef kuchni poleca makaron z kalafiorem zapiekany z wędzoną mozzarellą. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, Massimo, to co, jemy? No, pyszne. Jak będziecie chcieli, to dajcie... Pasteca volfiori con provola. Dajcie koniecznie znać, to zrobimy dla was przepis. Pokażemy wam, jak przygotować właśnie taki makaron zapiekany z kalafiorem i wędzoną mozzarellą. Druga część dnia, a ja wspominałam wam, że dzisiaj wybieram się na urodziny. Max właśnie zawozi mnie tam. Jestem tutaj. Także jadę, za chwilę wam pokażę, gdzie dokładnie będą te urodziny, czyje to urodziny, no i będziemy bawić się razem. Kochani, ja już jestem na miejscu w Instytucie Marki Yonel i to właśnie dzisiaj tutaj będziemy świętować piąte urodziny. I przy okazji chciałam wam przedstawić właścicielki marki, panią Jolantę Zwolińską i panią Małgorzatę Chełkowską. Też z drugiej strony chcę podziękować i pogratulować tak świetnej marki. Super sukcesów.
innowacyjna technologia. Polki, które pokochały markę. No nie da się ukryć, 5 lat na rynku, coś wspaniałego. Także gratuluję. Dziękujemy bardzo. To dlatego, że my kochamy Polki. No i to widać. I to widać, czuć, dla nich, widać działanie. Dla nich pracujemy. Super, dla siebie trochę też oczywiście, żeby mieć satysfakcję i radować. No pewnie, tak świetna marka, naprawdę ogromny, ogromny sukces. A przy okazji też zapytam Pani tutaj dla moich widzek, czy coś się szykuje w przyszłym roku? Jakiś sekrecik może tutaj zdradzimy, coś nowego się pojawi? A sekrecik? No sekrecik jak zdradzę, to co to będzie za sekrecik? No ale to tak może tak, to prawda, ale może tak odrobinkę. Ale my jesteśmy pełne sekretów. Czasem przed samym sobą nawet jesteśmy gotowe mieć sekrety, ponieważ plany u nas się mogą zmieniać z tygodnia na tydzień. Mam taki zeszyt, gdzie bardzo często pojawia się kartka, na której jest napisane nieoczekiwana zmiana planów, data, zwrot, nieoczekiwany zwrot akcji, ale wszystko, dążymy do tego, żeby wszystko było jakimś rodzajem sensacji. O, świetnie. A ja tak może troszeczkę bardziej konkretnie. Rzeczywiście pracujemy nad bardzo dużą sprawą, nad dużym odkryciem i to jest ten sekret, który, to jest ten rąbek sekretu, który możemy wyjawić dzisiaj. Jesteśmy w trakcie zakrojonych na dużą skalę badań, które już też laboratorium badawcze, które prowadzi te badania, wyjawiło nam rąbek właśnie sekretu, że rzeczywiście to, co chciałyśmy osiągnąć, jesteśmy naprawdę na dobrej drodze i być może jest to już właśnie to. Pracujemy nad tym odkryciem, pracujemy również nad w zasadzie wprowadzaniem nowych trendów do naszej marki i te trendy cały czas obserwujemy, inspirujemy się w zasadzie odkryciami całego świata. Teraz oczywiście Korea, ale nie tylko, Azja, ale nie tylko, Europa, ale nie tylko, w zasadzie all around the world, jak to się mówi, dookoła świata patrzymy, co się dzieje i tutaj bardzo dużo takich smaczków na pewno w przyszłym roku się pojawi. To, co mogę powiedzieć, co jest takie teraz aktualne i bardzo modne i uzasadnione, nawet może nie chodzi tutaj o modę, ale rzeczywiście skuteczność, na którą jesteśmy nastawione. Bardzo silny trend z pielęgnacji nocnej, nighttime beauties, to już jest taki trend bardzo wyraźny, który akcentujemy w zasadzie od początku, ale w marce i w serii Diamonds, teraz którą lansujemy w tym sezonie, takiej naszej serii jubileuszowej, pojawia się wyraźnie, bo pokazujemy, zwracamy uwagę na pielęgnację nocną i to, co może się zadziać w czasie nocnego wypoczynku, to taki jest też, myślę, że smaczek. Pracujemy dosyć dużo nad konsystencjami, nad odczuciami, nad sensoryką, nad tym, w jaki sposób doświadczamy kosmetyk. To też wielki trend, wielka sztuka i my w tą sztukę wchodzimy coraz głębiej, na tyle, na ile pozwala światowa kosmetologia. Wspaniale. I oczywiście można by było jeszcze troszkę wymieniać, ale chyba... Ale już nie mówmy więcej, tak, nie zdradzajmy wszystkich tajemnic, to zostawimy na przyszły rok. Ja spuentuję może. Spuentuję taką rzecz, bo Małgosia powiedziała, że inspirujemy się tym, co się dzieje w najgłębszych zakątkach świata. Ale naszym celem jest zupełnie co innego, jest, żeby świat się inspirował tym, co my robimy. I właściwie jesteśmy na następnej drodze, na wiosnę coś pokażemy. Dobra, słuchajcie, także czekamy do wiosny cierpliwie, a ja Panią bardzo dziękuję za ten krótki wywiad i jeszcze raz gratuluję tych wspaniałych 5 lat. Dziękujemy, no serdecznie, naprawdę to się tak przyjemnie strasznie słucha takich słów i prosimy o więcej, o jeszcze. Jeszcze, ale też słyszymy od naszych klientów, że spełniamy ich obietnice, to jest nasz sekret, sekret na nasz sukces. Spełniamy obietnice i obiecujemy, że będziemy to robić do końca świata. I od Was to się, tego się dowiedzieliśmy na ostatnim spotkaniu, że lubią Panie markę za spełnione obietnice. Tak, i to była największa nagroda, jaką dostałyśmy, mimo otrzymania 42 nagród przez 5 lat. To ta była najcenniejsza. Super. Super. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A my... Zabieramy się teraz za imprezkę. Watch me. Just follow it.
I powiem wam, że to był cudownie spędzony czas. Jeśli jesteście ze mną tak naprawdę od moich początków tutaj na YouTubie, ale też od początku mojego blogowania, to wiecie, że moja fascynacja marką Yonel trwa tak naprawdę już 5 lat. Czyli można było powiedzieć, że od momentu, kiedy marka pojawiła się na rynku i naprawdę, uwierzcie mi, zaskakuje mnie marka za każdym razem, kiedy wprowadza jakikolwiek nowy produkt. Bo przekonałam się wielokrotnie, że rzeczywiście jest to marka niesamowicie skuteczna, taka, która działa i te działania widać. Czyli mamy tutaj obietnice, które są złożone i które rzeczywiście się sprawdzają. Także to nie jest tylko tak, że ja po prostu markę bardzo, bardzo lubię, ale ja widzę, że ta marka naprawdę działa. I jestem ciekawa, czy wy poznałyście już markę Yonel? A jeśli tak, to który z produktów marki jest waszym ulubionym? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, jaka jest wasza opinia na temat tych kosmetyków. A kochane, kochani, ja tymczasem będę się już z wami żegnać. Max przygotowuje kolację. Dzisiaj wieczorem mecz. Tak, Napoli. Dzisiaj gra Napoli. Ja teraz idę wziąć długą kąpiel i widzimy się w kolejnych filmikach. Także buziaczki, do zobaczenia. Pa! Buziaki. Buziaki, no. Buziaki, pa! A nie wiem, czy będzie słychać. Chodź tutaj bliżej. Chodź tu bliżej. Chodź tu bliżej. To buziaki, no ja powiedziałam buziaki, pa, a ty? Buziaki, pa!